Na początku zawiązujemy na jednym z zębów odcinek cienkiego sznurka, tak żeby mieć zaznaczony ząb, od którego zaczynamy i kończymy, żeby wszystkie zęby naostrzyć, a też niektórych niepotrzebnie nie ostrzyć dwa razy. O, tu pierwsze co ja robię, to co 10, co kilkanaście ostrzeń należy przyszlifować te wypustki między zębami. One służą do tego, żeby zęby zagłębiały się przy cięciu drewna na odpowiednią głębokość. I należy je co jakiś czas podszlifować, bo przy ostrzeniu zębów one są pod takim kątem, że te wypustki później zaczynają wychodzić na wierzch do powierzchni, więc co jakiś czas trzeba sobie położyć na sąsiednich zębach jakiś płaski przedmiot i sprawdzić, czy jest tam jakiś odstęp między powierzchnią zębów a tymi wypustkami. No, tu widać, przejechałem już wszystkie wypustki i zaczynamy ostrzyć zęby. Trzeba sobie na oko wybrać taki kąt właściwy, tam kąt patrząc od góry i trochę tak do środka, zgodnie z tym jak zęby były poprzednio naostrzone. Na powierzchni zębów zawsze, przynajmniej w przypadku moich łańcuchów, są takie kreski skośne, które przypominają pod jakim kątem łańcuch ostrzyć, tak patrząc od góry. Trzeba mieć bardzo, bardzo dobre wyczucie przy tym, bo jest niesłychanie łatwo zęby uszkodzić bądź wciąć się tą tarczą w łańcuch. No ale coś za coś. Albo będziemy mieli szybkie ostrzenie, skuteczne i oszczędność łańcucha, dzięki temu, że niektóre zęby można bardziej podostrzyć, inne mniej, zależnie od tego, które jak się tam przytępiły. Albo będziemy ostrzyć na przyrządzie i wszystkie zęby jednakowo ścierać za każdym razem dużo głębiej. Do szlifowania używa się tarczy takiej doczołowej, czyli cała jej powierzchnia służy do szlifowania, a nie tylko krawędź do przecinania. No i tu już szlifuję zęby z drugiej strony, supełek przeleciał, widać go tam na dole trochę. Sporo przeskoczyłem. Tu już się zbliża do ostatniego zęba, widać supełek. Przedostatni. O, jeszcze tam zauważyłem, że trzeba go trochę podszlifować bardziej. Ostatni. I łańcuch naostrzony. W 2 minuty. Bez specjalistycznych narzędzi, tylko ze szlifierką kątową. Do mocowania piły używam takich ścisków.